Cześć, ostatnio na moim profilu na Facebooku wspomniałam o tym, że wybrałam się na Pchli Targ przy hali targowej w Krakowie, a jak wiecie, w moim przypadku kończy się to tym, że wracam obładowana książkami. Tak było i tym razem. Moja biblioteczka wzbogaciła się aż o 57 nowych książek. Były to książki stare, takie książki z duszą. Kupiłam je po 50 groszy, złotówkę, chyba dwie po 2 złote. Część z nich są to książki takie historyczno-literackie, ale jest też troszeczkę powieści, trochę poezji, trochę książek dla dzieci i młodzieży. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o książki dla trochę młodszych czytelników, to tym razem udało mi się kupić m.in. Śpiącą Królewnę z ilustracjami takimi disneyowskimi. Książka jest w naprawdę dobrym stanie, więc myślę, że zapłacenie za nią 50 groszy to jest naprawdę nic. Jadwigi Korczakowskiej Spotkanie nad morzem, które kiedyś było lekturą w szkole podstawowej, teraz nie wiem czy wciąż jest, ale pamiętam, że to czytałam. Janina Porazińska i W sto koni nie dogoni. Myślę, że tą panią kojarzy każdy jako autorkę bajki Iskierki, rozpoczynającej się od słów Na Wojtusia z Popielnika. I W sto koni nie dogoni jest natomiast zbiorkiem opowiadań, które układają się w taką opowieść o życiu dzieci na przełomie XIX i XX wieku. Juliusz Verne, Dzieci kapitana Granta. Ostatnia książka dla trochę młodszych czytelników to Tomasza Małkowskiego Gdzie jest zamek? Książka właściwie w idealnym stanie. Na jej kartach śledzimy przygody 11-letniego Kuby, 2-letniej Basi, gadającej lampy i jamnika. Teraz pokażę Wam trochę poezji, którą udało mi się kupić, czyli m.in. wybór wierszy Jana Twardowskiego Który stwarzasz jagody, wiersze wybrane Tadeusza Kubiaka, nowy wybór wierszy Juliana Tuwima, antologia poezji polskiej po 1939 roku, Figliki Mikołaja Reja i Czesława Miłosza Świadectwo poezji, czyli 6 wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Jeżeli chodzi o książki w troszeczkę lepszym stanie, to udało mi się upolować Mściciela, mistrza politycznego thrillera, czyli Fredericka Forsytha, książkę o Goranie Bregowiczu Szczęściarz z Sarajewa. Kupiłam również powieść w języku angielskim dla młodzieży, reklamowana jest jako jakaś komedia pomyłek, w każdym razie myślę, że jej przeczytanie raczej mi nie zaszkodzi. Wojciech Bogusławski, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale. Kazimierz Tettmajer, Na skalnym podchalu. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją czytać, bo z całą pewnością ją przeczytam. Aleksandra Krawczuka, Perykles i Aspazja. Kiedy zobaczyłam nazwisko tego autora na okładce, pomyślałam sobie, że nie ma innej możliwości, muszę tą książkę mieć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na wakacjach czytałam jego Poczet cesarzy rzymskich i strasznie mi się spodobał. Jeżeli jeszcze go nie przeczytaliście, to oczywiście zachęcam do przeczytania tego Pocztu cesarzy rzymskich. Jerzy Szaniawski, Dwa teatry. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zapiski więzienne, które kupiłam z myślą o mojej babci. Wybór nowel i opowiadań Henryka Sienkiewicza z Biblioteki Narodowej. Mam już pełno nowel i opowiadań Sienkiewicza, ale akurat nie miałam wydania z Biblioteki Narodowej, więc pomyślałam sobie, że dlaczego nie, kupię. Paweł Jasienica, Rozważania o wojnie domowej. Autora Wielkiego Gatsby'ego, Ostatni z wielkich. Książka, którą kupiłam wyłącznie ze względu na tytuł, nie mam pojęcia o czym jest, czyli Jadwigi Żylińskiej, Gospoda samobójców. Stanisław Wyspiański, Wesele, bo niedawno uświadomiłam sobie, że w mojej biblioteczce nie mam takiego porządniejszego egzemplarza Wesela, mam na myśli porządniejszy, czyli nie rozpadający się w rękach. Pigmalion, Dni walczącej stolicy Władysława Bartoszewskiego, opowiadania Gustawa Morcinka, western Wiesława Wernica w Nowej Fundlandii, Aleksander Dima, Czarny tulipan. Ktoś z Was już na Facebooku powiedział mi, że jest to naprawdę świetna książka i że warto ją przeczytać. Tak więc Czarny tulipan ląduje w moim stosiku książek do przeczytania w najbliższym czasie. I mam nadzieję, że będę miała okazję powiedzieć Wam o nim przynajmniej kilka słów, jak już go przeczytam. Józef Ignacy Kraszewski, Ulana. Daniel Defoe, Fortunne i niefortunne przypadki sławetnej Moll Flanders. Juliusz Kaden-Wandrowski, Miasto mojej matki oraz W cieniu zapomnianej Olszyny. Andrzej Struk, Dzieje jednego pocisku. Dwie książki Gabrieli Zapolskiej, Córka Tuśki oraz Kaśka Kariatyda. Trzy powieści Jalu Kurka, Młodości śpiewaj, Woda wyżej oraz Grypa szaleje w naprawie. Tą ostatnią książkę, czyli Grypa szaleje w naprawie, miałam już okazję przeczytać i serdecznie Wam ją polecam. Trzy książki Zofii Naukowskiej, czyli Opowiadania, Narcyza oraz Romans Teresy Henert. Wspominałam Wam, że tym razem kupiłam trochę książek takich historyczno-literackich, opracowań, tego typu publikacji, więc pewnie niekoniecznie wszystkich z Was nimi zainteresuje, ale może akurat coś komuś wpadnie w oko. Legenda i prawda Zielonego Balonika, Wyspiański w oczach współczesnych, Jarosław Iwaszkiewicz, Szkice o literaturze skandynawskiej, Bogdan Zakrzewski, Fredro, nie tylko komediopisarz,
Włodzimierz Maciąg, wiek 20, przewodni idei literatury polskiej. Kazimierz Wykałowy na kryteria. Stefan Kawen Mickiewicz w oczach swoich współczesnych. Wilhelm Feldman, współczesna literatura polska. Stanisław Pigoń na drogach kultury ludowej. Dzieje literatur europejskich, niestety tylko tom drugi. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Pozytywizm, wybór tekstów z literatury naukowej, wyboru tego dokonał Franciszek Ziejka. Krzysztof Gąsierowski, fikcja realna. Renata Gorczyńska, portrety paryskie, są to zapisy jej rozmów m.in. z Czesławem Miłoszem, Zbigniewem Herbertem, Adamem Zagajewskim czy też Andrzejem Sewerynem. To już są wszystkie książki, które tym razem kupiłam na Pchlim Targu przy Hali Targowej w Krakowie. Jeżeli macie taką możliwość, a jeszcze się tam nie wybraliście, to serdecznie do tego zachęcam, bo książek jest tam naprawdę cała masa. Ja już się z Wami żegnam, zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików i do zobaczenia już wkrótce.